Jaj, no to zaczynamy nowy rok szkolny. Jezu Chryste! Oj tak, Bedi, też jestem z tego faktu szczęśliwy. Wiem, wiem, wiem. Kurde, troszkę mi się przytyło przez te wakacje, będzie trzeba zrzucić. Dobra, Bedi, powiedz, co tam robiłeś w wakacje może. Poznałem wiele osób, których nie chcę znać. Zgarnąłem trochę sosu i wciąż taki sam. Okej, Bedi, Malik, where koledzy? Przyszedłem sam. Okej, czyli mamy już pierwszych nieobecnych. Dobra, Malik, a gdzie twoje buty? Ile par wziąłeś? Zabrałem dwie. To idź szybko zmienić buty. Mata! Mata! Hola, hola, czy to nie głos pana profesora? Ziomal, kurwa, mać to głos pana profesora jest po nas. Mata! Ile razy mam powtarzać? To ja, ematę, skrót od Matoła. Okej. Chciałem tylko zapytać, czy potrafisz być w tym roku szkolnym grzeczny? Michał nie potrafi. Potrafi, potrafi. Jak będziesz chciał, to będzie potrafił. Ale Michał nie potrafi. Alik, co to za buty? Ubrałeś się, jakbyś szedł na jakiś festiwal na wsi. Weź, zmień na inne. Mordo, weź. Okej, pierwszy dzień mogę odpuścić. Siadaj na miejsce. Reto, a obchodzicie dziś w tym roku zdanie? Bój mnie obchodzi. To chyba będziesz musiał zmienić szkołę. O, nie. Ale co nie? Nie chcesz zmieniać szkoły? Nie chcę. No to jeżeli nie chcesz zmieniać szkoły, to w tym roku musisz zdać. Jeszcze jedna sprawa do wszystkich tutaj zgromadzonych. Kliknijcie serducho i plusa. Smoła, za tobą jest ta szafa i w tej szafie powinny być takie książki. Weź się wyciągnij i tutaj przynieś. Dobra, będę wdzięczny. Igi. Igi, co za taki szczęśliwy w ogóle? Halo, ty kontaktujesz? Ty rozumiesz, co się do ciebie mówi? Skułem się tak, że już nic nie rozumiem. Drugi dzień w szkole, a pan Igi już się zabawia w ogrodnika. No super. Dobra, wiesz co? Pójdź do domu, ogarnij się i jutro przyjdź normalny, dobra? Bo dzisiaj jest drugi dzień i będzie zbyt wielki przypał, jak coś się wydarzy. Więc tam są drzwi. Powiedz papa do chłopaków. Mówię papa. Smoła, co, znalazłeś coś? Co tak długo? Tylko papierki, nic dalej nie widać. No to sprawdź tą drugą szafkę, może pomyliłem szafki po prostu. Dobra, Smoła, co się stało? Czemu trzymasz się tak za rękę? Coś we mnie pękło. No niesamowite, dobra, mniejsza. Szpaku, wiesz gdzie jest pielęgniarka? Proszę cię. Pytam, czy wiesz gdzie jest pielęgniarka? Nie pytaj. No tak, czego mógłbym się spodziewać? Kartki, a ty wiesz gdzie jest może pielęgniarka? Nie wiem jak i gdzie. Dobra, Guzior, może ty wiesz gdzie jest pielęgniarka? Nie pytaj. Dobrze, że chociaż wiecie, którędy się ucieka z tej szkoły, to drogę ewakuacyjną macie na pamięć. A co ty tam w ogóle robisz? Układam sudoku, sudoku, sudoku. Okej, dosyć ambitnie. Dobra, Smoła, pójdź sam. Chyba trafisz, no nie? No dobra, co jeszcze chciałem powiedzieć? W ogóle jeszcze coś jest? Obgadaliśmy już wszystkie bieżące tematy, zaczyna się cisza. A właśnie, drugi dzień szkoły, a już cała szkoła o was gada. Jak to jest? Powiedzcie mi, jak to jest, że cała szkoła już o was gada? Typie nas nie da się nie zauważyć. A no tak, zapomniałem, że wasza klasa jest jak... Cie. Widzisz mnie? Co? Chyba widzisz mnie? Proszę, kto tu się pojawił w szkole? Czyżby to twój pierwszy raz w tym roku? Pierwszy raz. Lepiej późno niż wcale. Przynajmniej dobrze się dzisiaj ubrałeś. Czemuś dzięki za propsy. Dobra, siadaj na miejsce. Ja cóż, czemu wyciągasz jakieś dekodery, DVD? Jestem rockstar, fuckstar, sprzed RTV mam na sprzedaż. No to nie wiem, to jakieś sobie tyle zakupy otwórz. Jesteś w szkole, więc to schowaj, nie chcę tego widzieć, dobra? Dyrektor prosił mnie, żebym z wami porozmawiał o waszym zachowaniu. I tylko przez to chcesz z nami gadać. Nie, ale dyrektor mnie poprosił, wasze zachowanie jest jakie jest. Ja was lubię, naprawdę, ja was lubię, tylko no, zachowanie. Co ty mi próbujesz mówić? Mówię najszczerszą prawdę, poza tym ty też się troszkę ostatnio zmieniłeś. Ja ciągle jestem taki sam, zawsze taki sam, zwykły mat i cham. Dobra, Kłabik, chodź tu na chwilę, musimy pogadać. Wyjebane! Czyli co, nie przyjdziesz? Jak masz z tym problem, to szybko wypierdala. Problemy to możesz mieć ty zaraz, jak mnie nie przeprosisz. Tobie się kurwa odwaga z odważnikiem pomyliła. Jesteś w szkole, a nie na podwórku. Masz mnie przeprosić, natychmiast. A za błędy nie przepraszam. Dobrze, że chociaż wiesz, że to są błędy. Masz w ogóle jakieś maniery? Nie mam manier. My sobie pogadamy na przerwie, dobra, ale ty miałeś jakąś do mnie sprawę, coś chciałeś chyba mi powiedzieć. Dzisiaj powiem tobie najprawdziwszą prawdę.
I co chciałeś mi powiedzieć? W sumie to nieważne. Dobra, okej. Okay. Teraz musimy porobić jakieś rzeczy. Bo robimy jakieś rzeczy pojebane. Nie, musimy porobić jakieś rzeczy z programu, żeby go przerobić. Pierdol to wszystko. No nie, program to program, a wy możecie kliknąć to tutaj coś, żeby było fajne, no ja...